Cześć, to Ernest! W tym filmiku pokażę wam nowy zwiastun sezonu 8 oraz postaram się wyjaśnić, co takiego może oznaczać. Mamy za sobą już dwa zwiastuny nowego sezonu. Każdy z nich jest fragmentem czteroczęściowej układanki. I dzisiaj o 16:00 Fortnite odkryło dla nas już trzeci zwiastun sezonu 8. I tym razem w wiadomościach w grze brzmi: z potworami ognia zmierz się bez litości. Pokonaj jej w walce, zgarnie kosztowności. Tym razem wierszyk w grze zapowiada nam, że zmierzymy się z potworami ognia. I naszym zadaniem będzie je pokonać w walce i zgarnąć kosztowności. Nadchodzi to, czego chyba się wszyscy spodziewaliśmy, czyli ogień, i tym razem zamiast króla lodu będzie jakaś postać smoka ziejącego ogniem. Nie zapomnijmy, że na zwiastunach dla poprzednich sezonów były częściowo ujawniane postacie z karnetu bojowego. I to na przykład może być maska, albo po prostu głowa postaci ze 7 poziom karnetu, lub nawet pierwszy poziom karnetu. Hak z pierwszego zwiastuna to ręka innej postaci z karnetu bojowego, a wąż z drugiego zwiastuna może być zwierzątkiem na plecy. Może to też być zapowiedź nowej fali zombiaków Fortnite, które zamiast rzucać śniżkami i świecić na niebiesko, będą rzucać ognistymi kulami i płonąć. I ponownie to my, gracze, będziemy musieli się z nimi zmierzyć, a przy okazji zbierzemy ich cenne łupy. Na samym obrazku widać głowę smoka i wszystko w ognistych barwach. Co ciekawe, tym razem dolna część obrazka wygląda jak fragment wulkanu podczas erupcji. Gdy jednak połączymy ten obrazek odpowiednio z poprzednimi zwiastunami, to otrzymamy taki oto obraz. Jest to nic innego jak dolna część czaszki, którą te wszystkie elementy wspólnie tworzą. Ale tak czy siak może to też oznaczać nadejście wulkanu na mapę, z uwagi na ten charakterystyczny kształt szczęki i na to, że jest w motywie ognia. Samą czaszkę widać lepiej, jeśli trzeci zwiastun odbijemy poziomo i przyłączymy z drugiej strony. Pozostało teraz tylko czekać na czwarty, ostatni zwiastun w postaci obrazka, który nam ujawni ostatnią postać lub przedmiot z sezonu 8. Na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać warte uwagi przekolorowaną wersję tego zwiastuna autorstwa Maureli na Twitterze. W tej wersji wygląda na to, że ta postać będzie miała na sobie jakiś kaptur. I to tyle. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.